Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech, Łuksza, telewizja w Realu 24. Zapraszamy Państwa na nietypowy program, ponieważ będziemy mieli zaszczyt wysłuchać wykładu profesora Włodzimierza Koraba-Karpowicza, który jest w tej chwili z nami. Przed wykładem taki właśnie krótki wstęp, zapowiedź bardzo ciekawej treści. Mianowicie filozofowie zniszczenia kontra ludzka ewolucja, czyli Marx, Wittgenstein, ale także no, znane ostatnio nazwisko Harari. Panie profesorze, przede wszystkim witamy serdecznie, dzień dobry panu. I no, cieszymy się, że będziemy mogli zajrzeć za kulisy pana pracy akademickiej, tej pracy dydaktycznej ze studentami. I czekamy na właśnie komentarz. No, po pierwsze chciałbym bardzo podziękować telewizji w Realu 24 za zaproszenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa propozycja, żeby przedstawić jeden, a właściwie nawet dwa z moich wykładów. Zajmuję się filozofią polityki, ale jednocześnie teorią stosunków międzynarodowych. Ludzie, którzy słyszą słowo filozofia, myślą, filozofowie to tacy ludzie, którzy bujają w chmurach, ich idee nie mają przełożenia na nasze życie, a jest dokładnie odwrotnie. Jest to dokładnie odwrotnie i w tym wykładzie, w jaki sposób ja udowadniam, na ile praktyczne, na ile wpływowe idee filozofii mogą być na nasze życia. Filozofowie zniszczenia, Marx, Wittgenstein, Harari. No Marx to możemy zrozumieć, dlaczego można go utożsamić z filozofem zniszczenia. Wittgenstein nam się mniej kojarzy. Z kolei Harari jest dzisiaj wręcz promowany. Tymczasem, jak Państwo się zorientujecie po wysłuchaniu tego wykładu, element zniszczenia jest każdym z nich. A jaka jest nasza polska tradycja filozoficzna? No, jest zupełnie inna, a mianowicie jest to tradycja ludzkiego rozwoju, ludzkiej ewolucji. To była nasza myśl filozofów XIX wieku przede wszystkim, takich jak na przykład August Cieskowski. Do pewnego stopnia ja tą tradycję kontynuuję. Kontynuuję między innymi w traktacie polityczno-filozoficznym, w innej książce, która się nazywa Harmonia Społeczna. Także wydaje mi się, że dzisiaj pewnego rodzaju taki konflikt, jaki mamy na świecie, to nie jest tylko konflikt na poziomie czysto politycznym. Jest to również na konflikt na poziomie filozoficznym, czyli w jakim kierunku mamy iść. Czy w kierunku zniszczenia, czy w kierunku odejścia od tradycyjnych wartości społeczeństwa, odejścia od Boga, czy też mamy właśnie iść w kierunku ludzkiego rozwoju, ewolucji, tradycji. I tenże drugi kierunek niejako ja reprezentuję swoją myślą, swoimi książkami. Także myślę, że to będzie ciekawe, żeby porównać te dwa kierunki rozwoju ludzkości, bardziej sobie uświadomić, a także żebyśmy bardziej zrozumieli, jaka jest rola filozofii w ogóle we współczesnym świecie. Zanim rozpoczniemy wysłuchanie wykładu, zachęcamy Państwa do wspierania telewizji w Realu 24, bo to tylko dzięki Państwa wsparciu możemy tak też ciekawe projekty realizować. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają. W tych trudnych czasach jesteśmy całkowicie niezależną telewizją i utrzymujemy się wyłącznie dzięki Państwa wsparciu, za które bardzo, bardzo dziękujemy i jeszcze raz akcentuję to, że bez tego wsparcia po prostu nas nie będzie. Więc panie profesorze, jeszcze takie krótkie pytanie przed wysłuchaniem wykładu. No, czy filozofia dzisiaj może rzeczywiście zmienić ten świat? Bo skoro mamy filozofów zniszczenia, no to no i o nich pan mówi w wykładzie, to też muszą być jacyś filozofowie konstruktywni, którzy się przeciwstawiają temu zniszczeniu, tej destrukcji. Więc tak naprawdę w skrócie, o ile można to powiedzieć, pokrótce o tym wspomnieć, to jaka filozofia i ewentualnie jacy filozofowie nie są filozofami zniszczenia, ale właśnie filozofami czegoś, co jest konstruktywne. To znaczy, bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć, że my jako ludzie
w dużej mierze jesteśmy istotami kulturowymi, czyli my jakby kształtujemy kulturę, a jednocześnie kształtowani jesteśmy przez kulturę. A kultura to przede wszystkim pewne idee i wartości. I jakiego rodzaju idee i wartości są niejako popierane w sferze publicznej, czyli jakim wartościom i jakim ideom służą nasze media, bo media mają olbrzymi wpływ, tego chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, mają olbrzymi wpływ na nasze przestrzeń medialną, idee, wartości. Wszystko zależy, można powiedzieć, jakiego rodzaju wartości i idee są nam przekazywane. Ludzie są bardzo jednak zależni od tych idei, szczególnie w dzisiejszym świecie. A więc są oczywiście, można powiedzieć, ja bym powiedział tak, tradycja, jest pewnego rodzaju tradycja, że po pierwsze jest tradycja klasyczna, która idzie aż do starożytnej Grecji, czyli powiedzmy sobie wszystkie te wartościowe, można powiedzieć, osoby z przeszłości, czyli Platon, Arystoteles, później był Cyceron. Proszę pamiętać, że jeszcze w przedwojennych liceach uczyliśmy się łaciny i studiowaliśmy bardzo uważnie Cycerona. On był takim wzorem edukacyjnym dla młodzieży. Dzisiaj o Cyceronie prawie w ogóle się nie słyszy, nawet na wyższych uczelniach. Następnie po tej tradycji, no można powiedzieć, jest taka druga pozytywna tradycja, to jest społeczna nauka Kościoła. Na pewno jest to wartościowy kierunek, więc można powiedzieć filozofowie katolicy, chrześcijańscy. Następnie jest tradycja polska. Ja myślę, że bardzo silna tradycja polska. Wincenty Lutosławski, August Sieczkowski, Henek Wroński. Znowu, prawie się o tych myślicielach dzisiaj nic nie mówi. Tymczasem wszyscy oni mieli taką wizję, po pierwsze, żeby polityka była moralna, na przykład. Nigdy się nasi polscy myśliciele nie godzili się na to, żeby oddzielić politykę od etyki. Proszę zobaczyć. Dzisiaj do pewnego stopnia polityka jest w znacznym stopniu oddzielona od etyki. I jakie to ma praktyczne przełożenie na nasze życie publiczne? A więc no, nakreśliłem tutaj Państwu pewne kierunki i niewątpliwie moja myśl należy do tradycji polskiej, do tej tradycji polskiej zainicjowanej przez cały szereg naszych myślicieli w XIX wieku, później w XX wieku Wincenty Lutosławski. I ja nadal jestem w tej tradycji, ale znowu, częściej się słyszy o filozofach zniszczenia niż o polskiej tradycji i o moim nazwisku. Zapraszamy Państwa na wysłuchanie wykładu o filozofach zniszczenia, którzy no, niestety w jakiejś mierze oddziałują na nas, na nasz świat. Także dziękujemy Panie Profesorze za udostępnienie tego wykładu. No i zapraszamy do wysłuchania, chyba że jeszcze jakieś takie jeszcze krótkie słowo wstępne od Pana Profesora, myślę, później... że posłuchajmy wykład, a gdyby były jakieś dodatkowe pytania, to ja z chęcią odpowiem na samym końcu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do wysłuchania wykładu profesor Włodzimierz Karpowicz przed nami. Witam Państwa serdecznie na kolejnych naszych zajęciach. Proszę Państwa, doszliśmy do takiego momentu na naszych zajęciach, że mówimy o tym, co dotyczy nas, tak? Czyli zajęcia z filozofii polityki zaczynaliśmy od bardzo dawnych czasów, od Platona, Arystotelesa, dochodzimy do czasów naszych. I można mieć do naszych czasów stosunek optymistyczny i przeważnie mamy ten stosunek optymistyczny, bo w końcu po to się żyje, żeby żyć z pewną taką pozytywną wizją przyszłości związaną z technologią i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na pewne idee współczesności, to one wcale nie są takie bardzo optymistyczne. I to w dużej mierze idee wyznaczają nasze życie, tak?
ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, można powiedzieć, idei filozoficznych na nasze życie. I tak jak ja mówiłem o tym na naszych wcześniejszych zajęciach, i może od tego zacznę, można zrobić takie krótkie podsumowanie i powiedzieć, że w ostatniej historii mamy takich trzech filozofów, trzech albo czterech, których można by nazwać filozofami zniszczenia, tak? Filozofami zniszczenia. Marx, tak? No, dlaczego Marx, filozof zniszczenia? Marx miał w sobie pewne takie pozytywne elementy, kiedy na przykład mógł pisał alienacji. To może były takie pozytywne aspekty myśli marxistowskiej, które zresztą zostały do pewnego stopnia zaszczepione na Zachodzie, czyli wyzwolenie się od alienacji w miejscu pracy. No to jest taka pozytywna idea. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli przeanalizujemy marxizm, to marxizm jest myślą antycywilizacyjną. Tak? Czyli po prostu no przede wszystkim rewolucja przeciwko tradycji. Rewolucja przeciwko tradycji. Podważenie wartości tradycyjnej rodziny. Zaprzeczenie istnieniu Boga. Walka pomiędzy ludźmi, która, że tak powiem, ujawnia się w walce klas. To są wszystko elementy destrukcyjne. I proszę zobaczyć, no, marxizm wdrożony w praktyce, wdrożony w różnych rewolucjach, w różnych sytuacjach historycznych, ile kosztował marxizm ludzkich żyć. Tak? Także można powiedzieć, pierwsza filozofia destrukcji, marxizm, do pewnego stopnia słabszy dzisiaj niż kiedyś, ale nadal mamy tego rodzaju, można powiedzieć, taką myśl krytyczną, która jest zwrócona przeciwko tradycyjnej rodzinie, przeciwko tradycyjnym wartościom. To jest nadal, można powiedzieć, ta spuścizna marxistowska. Teraz druga taka filozofia, drugi taki myśliciel, i tutaj o wiele mniej osób myślało o tym właśnie myślicielu, jako o myślicielu destrukcji, to jest Wittgenstein. Wittgenstein czasami określany jest jako największy filozof XXI wieku. Ale teraz, przepraszam, XX wieku. Największy filozof XX wieku. No tak, ale zastanówmy się, no, z czego właściwie ta wielkość pochodzi. Napisał traktat logiczno-filozoficzny i można powiedzieć, traktat logiczno-filozoficzny to jest traktat przede wszystkim, który porusza kwestie logiczne i epistemologiczne. Epistemologiczne, czyli z dziedziny teorii poznania. I co nam sugeruje traktat Wittgensteina? Że właściwie możemy poznawać świat, że możemy poznawać rzeczywistość wyłącznie jako rzeczywistość faktów. A więc możemy poznawać świat jako fakty. To nie budzi jakichś takich oporów z naszej strony, bo z faktami mamy do czynienia na co dzień. Ale teraz, jeżeli pomyślimy, że nie ma innej rzeczywistości poza rzeczywistością faktów, to w tym momencie już może się włączyć u nas sygnał alarmowy. Bo na przykład, jeżeli powiemy, to postępowanie jest nieszlachetne, niedobre, nieuczciwe, w tym momencie już nie mówimy o faktach, ale mówimy o wartościach. Z punktu widzenia tego rodzaju właśnie epistemologii, którą wprowadza Wittgenstein, my w zasadzie możemy mówić tylko i wyłącznie o faktach, jeżeli chcemy myśleć w sposób racjonalny. A wszelkiego rodzaju mówienie o wartościach, mówienie, że na przykład ten ustrój polityczny jest lepszy, ten jest gorszy, tego rodzaju postępowanie jest lepsze, 10 przykazań, to wszystko staje się subiektywne. To wszystko staje się wyłącznie sprawą naszych preferencji. Czyli faktycznie Wittgenstein doprowadza do tego, że poza taką wiedzą ściśle naukową, opartą o fakta,
pozostała część ludzkiej wiedzy to już jest taka, która wyłącznie dotyczy naszych własnych preferencji, naszych subiektywnych odczuć i jakby jest ona wyrzucona poza namysł. I w związku z tym nie zdziwmy się, jeżeli po Wittgensteinie następuje upadek filozofii. To jest ten element destrukcji. Ponieważ jeżeli nie możemy mówić o wartościach, jeżeli możemy mówić tylko o faktach, to pewnego rodzaju debata, na przykład na temat życia dobrego, to przestaje być uzasadniona, przestaje być, nie może być już, że tak powiem, prowadzona w sposób racjonalny. A więc po Wittgensteinie z jednej strony mamy upadek tradycyjnej filozofii, oczywiście metafizyka tak samo nie spełnia wymogów faktu. Więc te tradycyjne dziedziny filozoficzne, jak metafizyka, jak filozofia polityczna, tam gdzie mówimy o wartościach, tam gdzie mówimy o pewnych rzeczach, których nie można po prostu zmierzyć empirycznie, te wszystkie dziedziny odpowiadają nam jako pewne dziedziny wiedzy, których w żaden sposób nie możemy racjonalnie pozostawić. Czyli do pewnego stopnia nasz świat, nasz ludzki świat ulega po Wittgensteinie nie olbrzymiemu zubożeniu. Co prawda mamy nadal rozwijającą się naukę i technikę, tak jak to widzimy obecnie, ale, że tak powiem, zubożeniu ulega wszelkiego rodzaju rozmowa na temat wartości. Co najwyżej możemy prowadzić debatę ideologiczną. Ale spór ideologiczny to nie jest spór do końca racjonalny. To jest właśnie spór pomiędzy preferencjami i często on jest rozstrzygany nie w formie racjonalnej debaty, ale w formie walki, wojny. W związku z tym znowu spór ideologiczny, XX wiek, poza marksizmem, ten spór ideologiczny odgrywa wielką rolę i znowu ma w sobie ten element destrukcyjny, tak? Ale jest tak zwany drugi Wittgenstein, nie ten Wittgenstein z traktatu logiczno-filozoficznego, ale ten Wittgenstein z dociekań filozoficznych. I ten Wittgenstein, drugi Wittgenstein, on niejako zmienia zdanie. On mówi, no nie, właściwie te fakty, najważniejsze jest to, najważniejsza rzeczywistość to jest rzeczywistość, którą możemy połączyć z rzeczywistością języka, jaki możemy znaleźć w jakiejś określonej społeczności. A więc można powiedzieć, Wittgenstein przeskakuje z jednego ekstremu do drugiego ekstremu. Od tej ściśle obiektywnej rzeczywistości faktów do rzeczywistości, gdzie są różne języki, różne społeczności, każda z nich tworzy oddzielny świat i nie ma tutaj żadnej obiektywności. I można powiedzieć, ten drugi Wittgenstein z kolei daje jakby początek kolejnemu takiemu ważnemu nurtowi, można powiedzieć afilozoficznemu, jakim jest postmodernizm, tak? Ten modernizm z jednej strony dąży do obiektywności, odrzuca te tradycyjne pytania związane z filozofią, ale ten drugi wcale do tych pytań nie wraca, czyli ten postmodernizm, ponieważ tam w postmodernizmie wszystko staje się relatywne. Czyli można powiedzieć, że ten świat XX wieku do pewnego stopnia to jest słuszne, że Wittgenstein został nazwany wraz z Heideggerem największym myślicielem XX wieku. Ponieważ ten świat XX wieku to jest dokładnie to. Czyli z jednej strony pozytywizm, rozwój naukowy, a z drugiej strony postmodernizm, ponowoczesność, relatywizm, płynna rzeczywistość. Ale historia nie kończy się. Okazuje się, że my dzisiaj jakby już wychodzimy z ery ponowoczesności. Jakkolwiek do końca nie jesteśmy tego świadomi, ale wydaje mi się, że w tej chwili właśnie jesteśmy na etapie wychodzenia z po
nowoczesności czy postmoderności. I mamy, i oczywiście, tylko że niestety, znowu ten kierunek, w którym idziemy, to nadal nie jest ten niejako pozytywny kierunek. To jest nadal kierunek destrukcji. A więc najpierw u Marksa destrukcja cywilizacji, później u Wittgensteina destrukcja tradycyjnej filozofii, myślenia racjonalnego o wartościach, metafizycznego, o bycie. To zostało w jakiś sposób bardzo naruszone. Ale przychodzi etap trzeci, etap, którego nie jesteśmy do końca świadomi, być może, że nawet etap, dla którego nie mamy dobrej nazwy. Być może, że ten etap tak można by nazwać etap sztucznej inteligencji, etap dehumanizacji i ten etap reprezentuje z kolei historyk, który uważany jest też do pewnego stopnia za filozofa, wręcz już określany w tej chwili jako też największy filozof XXI wieku, a mianowicie Hariri. Hariri, tak? I teraz można powiedzieć, że o ile tam mieliśmy do czynienia ze zniszczeniem cywilizacji, później mieliśmy zniszczenie tradycyjnej filozofii, można powiedzieć, u Hariego mamy największe zniszczenie, ponieważ tam u Hariego dochodzi do zniszczenia ludzkości, tak? Można powiedzieć, nie ma większego zniszczenia niż zniszczenie nas samych. Ale oczywiście to nie musi być takie proste zniszczenie fizyczne. To też może być. To też może być, ponieważ Harari uważa, że właściwie ludzie się nie różnią od zwierząt. W związku z tym, skoro my się nie różnimy od zwierząt, to właściwie po co mamy istnieć jako ludzie? To może powinien poznać ten świat zwierzęcy, może my właśnie zbyt agresywnie działamy na środowisko. Może wtedy, kiedy odejdziemy, to to środowisko się odtworzy, będą zwierzęta, a nie będzie człowiek, tak? No więc po pierwsze, jeżeli się nie wierzy w różnicę pomiędzy zwierzętami, którzy nie są ludźmi i ludźmi, to właściwie nie ma żadnego powodu, żeby w jakiś sposób sądzić, że należy utrzymać ludzi w dalszym życiu. Druga rzecz, nawet jeżeli załóżmy, no, ludzie mają być, to w tej wizji Hariego, ludzie mają być kontrolowani, ludzie mają być do pewnego stopnia zmodyfikowani nowoczesną technologią i w pewnym momencie ta nowoczesna technologia może jako tych ludzi wyprzedzić, czyli te twory hybrydowe, technologiczno-ludzkie mogą być bardziej doskonałe pod względem technicznym niż normalni ludzie i w końcu mogą przejąć nad ludźmi kontrolę. Więc ta trzecia jakby wizja jest, można powiedzieć, wizją najbardziej destrukcyjną, czyli można powiedzieć wizją destrukcji ludzkości. I teraz, no, na każdym etapie historii mamy ludzi o różnych dziwnych poglądach. Czyli w pewnym momencie pojawił się niejaki pan Marx. W pewnym momencie pojawił się niejaki pan Wittgenstein. No i w tej chwili mamy niejakiego pana Hariri. I nie byłoby w tym nic takiego dziwnego, złego, bo zawsze wśród nas są pewnego rodzaju ekscentrycy, nawet o bardzo skrajnych poglądach, gdyby nie to, że na książce Homo Deus pana Hariego pan Bill Gates pisze swój komentarz, swoją recenzję, która oczywiście doprowadza do tego, że książka jest popularna, że przyjmuje pana Hariego pan premier Morawiecki
że tak jak się mówi, pan Hariri jest do pewnego stopnia guru, ojcem duchowym czy bratem duchowym pana Klausa Schwaba, szefa SPP Światowego Forum Ekonomicznego. Czyli oczywiście my nie mamy do czynienia bezpośrednio z globalnymi elitami. Nie spotkamy się z nimi tak na co dzień, na zasadzie przypadku. Tutaj drzwi są raczej zamknięte. Ale możemy usłyszeć głosy tych, którzy w jakiś sposób mają z nimi kontakt i pewnie do pewnego stopnia taki kontakt właśnie ma pan z Hariri, tak jak posiada pan Schwab. Bill Gates niewątpliwie do tego okręgu należy. Jeżeli pan Bill Gates pisze na odwrocie książki pana Hariri'ego, to jest dokładnie to, czyli ten świat bez Boga, ten, bo tam nie ma Boga, ten świat kontroli, ten świat, gdzie ludzie właściwie nie są potrzebni, gdzie nie ma miejsca na wolną wolę, kiedy właściwie ucieka z nas całe społeczeństwo. Jeżeli ten świat, że tak powiem, jest promowany czy nagradzany, to taki faktycznie nasz świat może wyglądać, tak? Tak może on wyglądać w praktyce. Także, żeby tak za długo nie mówić, to może poza zapaleniem światła, może ktoś z Państwa by się, że tak powiem, wypowiedział na temat tego, co oglądaliśmy przed chwilą i tego, co ja powiedziałem tytułem wstępu. Jak się Wam podoba przyszłość świata, którą widzieliśmy zarysowaną przez pana Hariri'ego? Czy tutaj widać pewne dobre strony? Czy zgadzacie się z tą pewną krytyką? Czy można go nazwać filozofem destrukcji? W jaki sposób, że tak powiem, się przed tą ewentualną destrukcją obronić? Właściwie w tych ideach nie widać tak naprawdę wartości. Nie, to znaczy, nie pada w tekstach czy Hariri'ego, czy Klausa Schwaba mowa o tym, jak człowiek powinien żyć, żeby jego życie było dobre. Nie pada tam wiele o odwadze, o miłości, o stanach, które są charakterystyczne dla, myślę, i istotne dla każdego filozofa. Za to wiele kwestii, które poruszają, dotyczy korporacji, dotyczy przede wszystkim ekonomii, dotyczy wizji, która człowieka stawia gdzieś jako element takiej samonapędzającej się maszyny przemysłowej. Czyli jedynie taka jest jego gdzieś istotność. I niewątpliwie są to scenariusze czarne, scenariusze, których przynajmniej jak ci myśliciele chcą to widzieć. Oni nie dają dla tego odpowiedzi. Co prawda w ich tekstach pada zaznaczenie, że człowiek powinien się jakoś odnieść, ale oni tak naprawdę nawet nie chcą usłyszeć tych odpowiedzi. Więc czy istnieje jakaś szansa? Szansą by było próba jednak przywrócenia takiego wzorcowego modelu filozoficznego z miejscem dla cnotliwego rozwijania życia człowieka, z miejscem na poszukiwanie dobra i tych wszystkich wartości, o których pisał już chociażby Cyceron. Gdzieś po prostu od odnalezienia tego rodzaju namysłu. W ten sposób widać to, że mamy do czynienia z scenariuszami bardzo pesymistycznymi, które niewątpliwie wciąż pozostawiają miejsce dla pracy tradycyjnych filozofów. Państwa, tutaj jest książka, która się nazywa Traktat Polityczno-Filozoficzny. To oczywiście jest nie przypadek, że tytuł jest bardzo podobny do książki Wittgensteina, tak? Traktat Logiczno-Filozoficzny Wittgensteina, Traktat Polityczno-Filozoficzny i jestem autorem tej książki.
pierwsza rzecz, która się rzuca u tych tak zwanych myślicieli destrukcji, filozofów destrukcji, u Barksa, u Wittgensteina i u Hardiego, to jest to, co pan zauważył. Właściwie tam nie ma tradycji. Tam nie ma tradycji. Przecież można powiedzieć, cywilizacja zachodnioeuropejska budowała się przez ponad 2,5 tysiąca lat. Tak? Budowała się, przeżywała wzloty, upadki, ale generalnie rzecz biorąc szła do przodu. I w czasie zniszczenia filozofii jest bardzo dużym zniszczeniem, ponieważ no, jeżeli się uzna, że ci wszyscy filozofowie, którzy w jakiś sposób ze sobą rozmawiali, nie zawsze się ze sobą zgadzali, ale ze sobą rozmawiali, na skutek tej rozmowy następował pewien rozwój myśli, jeśli to wszystko odrzuci, to właściwie no, buduje się jakby zupełnie od nowa, tak? Marx do pewnego stopnia buduje zupełnie od nowa, ponieważ odrzuca tradycję, ale Wittgenstein tak samo. I teraz dochodzimy do Hariego i to też jest znowu budowanie od nowa. Tak jakby nic się nie wydarzyło. Jakby nie było w ogóle wcześniej naszej tradycji. I teraz jak słyszymy naszych polityków, to też, tak jak mi się wydaje, jakby oni w ogóle nie mieli świadomości pewnej tradycji, pewnej drogi, którą przeszła cywilizacja zachodnioeuropejska przez pewnego rodzaju debatę, rozmowę. I jedną z takich najważniejszych rzeczy, o które można zapytać w filozofii, to jest, no po co żyjemy? Jaki jest cel życia ludzkiego? W jakim celu organizujemy nasze społeczeństwa? I na te pytania od samego początku były próby odpowiedzi. Czyli na przykład Arystoteles mówi, życie dobre. Należy dążyć do tego, żeby w społeczeństwie było życie dobre. A życie dobre to nie jest tylko przeżyć. My nie przychodzimy tutaj na świat tylko, żeby przeżyć, tak? Życie dobre, czyli życie dobre, które w przypadku Arystotelesa było rozwojem pewnych cech, które on określał jako cnoty. I my w sobie rozwijamy pewne cnoty, pewne umiejętności. Dzięki temu, na przykład, jeżeli społeczeństwo, które wcześniej, że tak powiem, no, jest bardzo skłócone, zamienia się w społeczeństwo coraz bardziej ludzi uczciwych, współpracujących ze sobą, no to jest jakby jakościowy postęp, tak? Czyli cnota, uczciwość, sprawiedliwość, współdziałanie. To są wszystko jakby cechy potrzebne do dobrego życia, do szczęśliwego życia. I teraz, jeżeli tego nie ma, jeżeli jakby próbujemy zacząć od początku, jeszcze do tego sprowadzamy jakby istotę życia ludzkiego do bycia konsumentem, tak, do pewnego stopnia ta wizja Klausa Schwaba czy Hariego, to jest, jesteśmy konsumentami, tutaj chodzi ewentualnie o efektywną produkcję towarów. Jeżeli człowiek nie jest wystarczająco efektywny, to może go zastąpić maszyna, albo jakiś taki zmodyfikowany człowiek z chipem, który można sterować. Proszę zobaczyć, no, jest to tak bardzo uboga wizja człowieka. Więc wydaje mi się, że podstawowy problem jest to, że w tych myślicielach jakby destrukcji jednocześnie jest tak bardzo uboga wizja tego, kim jest człowiek. Ale najgorsze w tym jest to, że no, tego rodzaju ludzie są promowani, tak? Są promowani przez światowe elity, a one z kolei posiadają środki, żeby swoje pewne takie cele realizować. Czyli jeżeli na przykład no, Hariri mówi, to jest ciekawe, tak, co on mówi. On mówi o tym, że hakować. Co to znaczy hakować? No, z jednej strony to znaczy ludźmi manipulować, czyli on twierdzi, wszyscy ludzie mogą być dzisiaj manipulowani. Że ludzie, wolna wola, no to przeszłość. Bo ludzie już o sobie, bo co to jest wolna wola? Wolna wola się wiąże z naszą decyzją.
Więc jeżeli ludzie nie mogą o sobie decydować, nie dlatego, że nie mają takich możliwości, tylko dlatego, że są tak już poddani manipulacji, że po prostu nie wyzwala się w nich chęć samodzielnego myślenia, podejmowania właściwych własnych decyzji, tylko po prostu podążają, jak to się mówi w tej chwili, za tak zwanym mainstreamem. Więc ja mi się wydaje, że słowo hakować, co po pierwsze oznacza manipulować, nie na tej zasadzie, że my rzeczywiście nie mamy tej wolnej woli, tylko że po prostu ludzie się tak bardzo poddają manipulacji. A druga rzecz, słowo hakować, no to jest wręcz chipować. Czyli jakby manipulacja to jest pierwszy etap, ale drugim etapem, no po co ludźmi wydawać duże pieniądze na media, na promowanie pewnych idei, kiedy ludziom można przy okazji zastrzyku wprowadzić jakiś mikrochip elektroniczny i później będzie to połączone do jakiegoś układu sterującego. Tam będzie możliwość wpływania na nasze nastroje, może nie do końca na nasze opinie, ale na nasze nastroje i to może być też olbrzymią formą kontroli społecznej. Tylko pytanie jest takie, czy kontrola społeczna, czy tego rodzaju działanie jest dobra z punktu widzenia naszego człowieczeństwa. I tutaj jaka jest różnica pomiędzy traktatem polityczno-filozoficznym a traktatem logiczno-filozoficznym Wittgensteina? No, po pierwsze, tutaj jest polemika. To jest polemika przeciw Wittgensteinowi. To jest punkt numer jeden. A więc na przykład jest takie słynne zdanie u Wittgensteina o tym, o czym nie można mówić. To jest odpowiedź. Trzeba mówić o tym, o czym nie można już milczeć. A więc można powiedzieć, to zdanie, trzeba mówić o tym, o czym nie można już milczeć, to jest protest przeciwko hakowaniu. Bo ludzie, którzy są hakowani, generalnie rzecz biorąc, milczą. Są posłuszni. A ludzie, którzy nie chcą dać hakować, mówią, że trzeba mówić o tym, o czym nie można już milczeć. Nie można już milczeć, no, chociażby na to zjawisko powszechne manipulacji. Tak? Na różne pomysły związane z depopulacją, o czym zresztą też Harry mówi. Także ludzie są właściwie zbędni, większość z nas wcale nie jest potrzebna. No więc o tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić. Trzeba się zapytać, czy to jest prawda. Czy to jest prawda, że my jesteśmy zbędni, że my możemy być, że tak powiem, w większości usunięci z tego świata. Ewentualnie tylko jakieś wąskie elity zostaną, a pozostała część to już będą tylko roboty. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest w ogóle jeszcze jest kilka innych rzeczy, bo oczywiście książka ma różne rozdziały, ale ważny jest ten sam koniec, sama kwintesencja, sama konkluzja. I teraz chciałbym Państwu przeczytać właśnie ostatnie dwa zdania z traktatu polityczno-filozoficznego, właśnie dwa ostatnie punkty. I teraz celem ewolucji życia jest jego pełna i doskonałość. Ewolucja życia to podróż ku coraz większej wolności i doskonałości moralnej. Także proszę zobaczyć, tutaj wizja, ta wizja, która jest zawarta w tych dwóch ostatnich zdaniach, ona jest zupełnie inna niż ta wizja Harry'ego, bo Harari w ogóle nie mówi o ludzkim doskonałości, on raczej mówi o czymś zupełnie odwrotnym, o kontroli. Tymczasem i o braku wolnej woli. Jeżeli my nie mamy wolnej woli, to my nie możemy w sobie kształcić cnót. Nie możemy poprawiać swojego charakteru. Tymczasem nawet do pewnego stopnia nie możemy się rozwijać umysłowo. Tak? No bo nasz umysł, rozwój umysłowy też jest do pewnego stopnia związany z naszą własną pracą. Jeżeli byśmy nic nie robili, jeżeli byśmy byli kompletnie bierni,
nie rozwijalibyśmy się umysłowo, nawet jeżeli mielibyśmy jakieś tutaj chipy wprowadzone, wspomagające z nas z komputerem, to nie można mówić o rozwoju umysłowym człowieka. A więc rozwój umysłowy człowieka i moralny zależy od naszej wolnej woli. Ale więcej, ten rozwój jest do pewnego stopnia naszym celem. A więc tutaj w traktacie polityczno-filozoficznym jest zupełnie inna wizja przyszłości wszechświata, czy przyszłości ludzkości. Celem ewolucji życia jest jego pełnia i doskonałość. Życie to nie jest oczywiście życie ludzkie, tylko że w człowieku do pewnego stopnia ten cały rozwój biologiczny, wcześniejszy rozwój biologiczny, znajduje swoje zwieńczenie, a więc to nie jest tak, że ludzie są na tym samym poziomie, co zwykłe zwierzęta, ponieważ zwierzęta nie tworzą kultury, a to jest coś, co odróżnia nas od zwierząt, że my w dużej mierze wszystko, co tutaj widzimy, to jest jakby wytwór ludzkiej kultury. Oczywiście to zajęło bardzo wiele lat, żeby dojść do tego rozwoju kulturowego, technologicznego, cywilizacyjnego, do jakiego myśmy doszli. A więc celem ewolucji życia jest jego pełnia i doskonałość. Ale tą pełnię i doskonałość ludzie, tą pełnię i doskonałość życie osiąga w człowieku. Człowiek jest tym najbardziej doskonałym wytworem życia. To może gdzieś na jakiejś planecie, gdzieś bardzo daleko jest jakaś istota podobna do człowieka, ale na razie o takiej nie znamy, więc należy założyć, że to w nas, że tak powiem, zrealizowana jest pełnia życia i doskonałość, jego doskonałość. Ale na tym nasza droga nieskończona. Ewolucja życia to podróż ku coraz większej wolności i doskonałości moralnej. A więc, że tak powiem, to, co jest proponowane, czyli ta kontrola ludzi, ewentualnie sprowadzenie nas do takich półautomatów, to jest kompletnie błędny kierunek, ponieważ to nie służy ludzkiej wolności, a bez ludzkiej wolności z kolei nie ma naszego rozwoju. A nasz rozwój, pełny rozwój, czyli zarówno rozwój umysłowy, jak i fizyczny, no musi być oczywiście powiązany z rozwojem moralnym. A dlaczego? Dlaczego? No bo jeżeli nie będzie tego rozwoju moralnego, to wszystko to, co stworzymy, tak jak dzisiaj tworzymy, zostanie w końcu użyte przeciwko nam. Czyli po prostu osiągnięcia technologiczne zostaną użyte jako środek niszczenia. Tak? Także obawiam się, że ta wizja, którą właśnie nam proponuje jakby taki trzeci filozof destrukcji, tak? Zniszczenia, Arami, można powiedzieć, najbardziej niebezpieczny ze wszystkich, tak? Bo oczywiście to wielki cios, jaki nam zadał Marx, zniszczył tradycyjne społeczeństwo do pewnego stopnia, skutki odczuwamy dzisiaj. Drugi cios to był cios filozofii. Właściwie bardzo mało ludzi w tej chwili uprawia taką tradycyjną filozofię, a jeszcze próbuje, tak? Ale niewielu jest takich ludzi, a my przede wszystkim tak zwanych naukowców, tak? Którzy zajmują się faktami, ale nie wartościami. Jednak życie ludzkie bez wartości staje się uboczne. Największe, można powiedzieć, zniszczenie to jest zniszczenie ludzkości. A zniszczenie ludzkości to jest przede wszystkim zniszczenie wolności. Wolności. Człowiek bez wolności nie może się rozwijać. Jednocześnie człowiek musi niejako odgadnąć kierunek swojego rozwoju. I tak jak ja proponuję tutaj w traktacie, ten kierunek rozwoju to jest rozwój moralny i intelektualny. Także to mam do przekazania dzisiaj, ale teraz czekam na refleksje dodatkowe. Pan jest zawsze taką osobą rozwoju. Proszę się nie bać. Ale odnośnie tekstu Harry'ego, to Harry inspirował się, tak przecież było również poruszone na tym filmie, który obejrzeliśmy wcześniej, kulturami wcześniejszymi,
filozofiami wcześniejszymi. Na przykład tutaj było odniesienie do plemiennych pewnego rodzaju szamanizmu, bo ten animizm był wspomniany, no co stricte wiąże się z, właśnie z tym szamanizmem, czyli z takim odniesieniem już tutaj do natury. I Skar w pewnym sensie kładzie również taki w ten sposób, moim zdaniem, szacunek, bo jednak też jest to spół, które jest weganinem, to znaczy też jakby zgłasza, że nie należy tych zwierząt w pewien sposób wykorzystywać czy krzywdzić. Tutaj też to jest też takie pewne moje domniemanie, bo różne, z różnych przyczyn ludzie też przechodzą na tego typu diety. Harari raczej skupiał się w tekstach, z tego co sam zauważył, na pewnym wyglądzie w przyszłość, bo tutaj też jest to do zauważenia, jakby zaobserwował ją i jakby według niego się zmieniała. Faktycznie skupiałby się na tym mniej już naturalnym poniekąd rozwoju człowieka, na pewnej jego ingerencji w rozwój. No i myślę, że to już tak kończyłbym taką refleksję na podsumowanie tego zapowiedzi Harariego. Bo proszę zobaczyć, że tutaj jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo przecież na przykład Brahminizm w Indiach ma tysiącletnią tradycję, tak? Wielotysięcy lat tradycji. Tak zwana klasa brahmińska w Indiach jest to klasa wegetariańska, tak? Czyli po prostu tylko chodzi o taką rzecz. Mianowicie tak też te ostatnie słowa w mojej książce, tutaj chodzi o rozwój moralny i intelektualny człowieka. Ten rozwój moralny oparty o wolność musi wypływać niejako z naszego wnętrza. Czy nie należy ludziom narzucać, co oni jedzą? Nie należy w ogóle ograniczać ludzkiej wolności. Oczywiście w przypadkach skrajnych, no musimy coś zatrzymać, co ma bardzo negatywny skutek na życie innych ludzi. Tak? Czyli granice wolności to jest niekrzywdzenie innych. Ale generalnie rzecz biorąc, my nie powinniśmy niczego ludziom narzucać. Ludzie sami muszą dojść do takiego jakby stanu świadomości, że dochodzą do konkluzji, nie będę już jadł mięsa zwierzęcego. Nie? I wydaje mi się, że do tego rodzaju konkluzji na przykład w Indiach doszła ta klasa, cała klasa brahmińska, bo klasa brahmińska w Indiach, no to już jest taka tradycja, że oni akurat nie jedzą mięsa. Druga klasa, czyli ta klasa jakby rycerska, kszatria, oni już jedzą. Może dlatego, że to była taka klasa tradycyjna związana z walką, więc oni widocznie no, potrzebowali tego mięsa dla silniejszych ciał. Nie wiem, chociaż przecież jest bardzo dużo takich przypadków ludzi, którzy są właśnie wegetarianami, weganami i mają wspaniale zbudowane ciała, tak? To wszystko zależy od odpowiedniej diety. Ale chodzi o taką rzecz, że tak jak tutaj jest napisane, ewolucja życia to podróż ku coraz większej wolności, doskonałości moralnej. Doskonałość moralna wyraża się w niekrzywdzeniu. I to niekrzywdzenie dotyczy zarówno drugiego człowieka, jak i niekrzywdzenia zwierząt. Można powiedzieć, każda istota. W Indiach jest też taka sekta dżaizm, to oni w ogóle jak idą, to przed sobą mają taką miotełkę, żeby muchy nie latały. Więc tutaj nawet nie chodzi o jedzenie mięsa. Mają maseczki czasami na nosie. Nie z uwagi na to, żeby się od kogoś zarazić, tylko żeby przypadkiem jakiś tam mikroorganizm nie wpadł do nosa i żeby go nie zjeść, tak? Może to już jest przesada, tak? Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie na tym polega świadomość moralna. Tylko proszę zobaczyć, proszę to porównać z dzisiejszym światem.
jak my jesteśmy od tego daleko. Bo po pierwsze, jaką krzywdę wyrządzamy innym ludziom w dzisiejszym świecie. Tak? Jaką krzywdę? No, na różnych zasadach, bo na przykład, no, jeżeli promujemy eksperymentalne szczepionki, tak? A one doprowadzają do iluś tam zgonów, tak? No to na pewno nie działamy powodowani miłością bliźniego. Więc narzucanie ludziom w sposób sztuczny weganizmu czy wegetarianizmu nie jest właściwą metodą. Właściwą metodą jest stopniowe przeobrażanie ludzkiej świadomości, promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Ale jednocześnie no, zacznijmy od czegoś takiego, że nie krzywdźmy siebie samych. Zacznijmy od tego etapu, bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, tak? Jest bardzo wiele krzywdy ludzkiej. Tymczasem tutaj w tych pismach jakby globalistów, czy tych ludzi, którzy reprezentują elity światowe, no, na przykład u Klausa Schwaba, jest bardzo często coś takiego, że mam świadomość, że różnice ekonomiczne pomiędzy ludźmi się będą jeszcze bardziej zwiększać. Więc jeżeli się będą jeszcze bardziej zwiększać różnice pomiędzy ludźmi ekonomiczne, to znaczy, że no, niektórzy z nas będą żyli w wielkiej biedzie, a drudzy w wielkiej bogactwie. To proszę zobaczyć, jest jakiś taki człowiek, który załóżmy jest częścią tych elit światowych, jest weganem, uprawia tą medytację, ale z drugiej strony i posiada załóżmy miliardy, a z drugiej strony są tacy ludzie, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby posłać swoje dzieci do właściwej szkoły, tak? Więc no, do pewnego stopnia jest w tym wręcz jakieś takie zakłamanie, tak? Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą to jest rozwój naszej świadomości etycznej w tym momencie. I nad tym trzeba pracować, to znaczy no, tak jak się promuje Haririego, tak? Tak się jakby go promuje, jeżeli premier go przyjmuje, tak? Załóżmy, czy ma on kontakt z panem Klausem Schwabem, mówi się czasami wręcz, że on jest jego guru. Czy on ma wpływ na pewne ważne osoby, które mogą podejmować decyzje u bardzo wielu ludzi? Jeżeli się takich ludzi promuje, to pytanie jest, dlaczego? Dlaczego? Czy to są rzeczywiście takie idee, które nam wszystkim służą? Ja mogę to zrozumieć, że akurat Hariri jest weganem, jest uprawia medytację, jest homoseksualistą. Można powiedzieć, że te wszystkie trzy elementy są w modzie. Są w modzie w dzisiejszym świecie. No, taka osoba tradycyjna tutaj nie pasuje, więc no, on do pewnego stopnia reprezentuje ten obecny trend. Ale w tym jest pewnego rodzaju uproszczenie. Ponieważ to nie chodzi o to, żeby być weganinem, homoseksualistą, czy uprawiać medytację. Tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Żeby być człowiekiem etycznym. Żeby siebie rozwijać i pomagać innym się rozwijać w rozwoju umysłowym i moralnym. I gdybyśmy mieli w ten sposób myślących przywódców, żeby zrozumieli taką w sumie prostą ideę, to myślę, że nie byłoby żadnych problemów z kolejnymi falami kolejnych pandemii. Podejmowalibyśmy bardziej racjonalne decyzje, mniej pieniędzy by szło do pewnych ludzi, więcej by zostawało dla innych. Myślę, że żylibyśmy wtedy w lepszym świecie. Czy kończymy nasz program? To w takim razie dziękuję Państwu za udział. Dziękuję.